Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i panienki. Powitajmy maleńkiego i Maryję, matkę jego. Powitajmy maleńkiego i Maryję, matkę jego. Witaj Jezu ukochany, od patriarchów czekany, od proroków ogłoszony, od narodów upragniony, od proroków ogłoszony, od narodów upragniony. Witaj dziecineczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie. Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy. Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy. O szczęśliwi pastuszkowie, któż radość waszą wypowie, czego ojcom wierząc dali, byście pierwsi oglądali, czego ojcom wierząc dali, byście pierwsi oglądali. O Jezu nasze kochanie, czemu nad niebios mieszkanie przedkładasz nędzę, ubóstwo i wyniszczasz swoje bóstwo? Przedkładasz nędzę, ubóstwo i wyniszczasz swoje bóstwo? Pięknie nam idzie. Panie burmistrzu, zapraszamy. Druga kolęda. Tutaj nasz burmistrz pociągnie śpiew. Anioł pasterzom mówił. Chrystus się wam narodził, w Betlejem, nie bardzo podłym mieście. Narodził się w ubóstwie, Pan wszego stworzenia. Betlejem, nie bardzo podłym mieście, narodził się w ubóstwie, Pan wszego stworzenia. Skąd się dowiedzieć tego poselstwa wesołego, jeżeli do Betlejem skwapliwie znaleźli dziecię w żłobie, Maryję z Józefem. Taki Pan chwały wielkiej uniżył się wysoki, pałacu kosztownego żadnego nie miał zbudowanego, Pan wszego stworzenia. Bogu bądź cześć i chwała, która wyłośnie ustała, jak Ojcu, tak i Jego Synowi i Świętemu Duchowi, Trójcy jedynemu. No pięknie, dobrze. A wczoraj z wieczora, pamiętajmy o tym, że kolędy mają
dwa charaktery. Mają taki charakter przystołowy i wtedy one są bardzo często śpiewane w zwolnionym tempie. A ja proponuję pamiętać o tym, że one są częścią radosnego przeżywania Bożego Narodzenia i zazwyczaj ich tempo jest zupełnie żwawe. Więc tym razem w żwawym tempie, a wczoraj z wieczora. A wczoraj z wieczora, a z wieczora z niebieskiego dwora, z niebieskiego dwora przyszła nam nowina. Przyszła nam nowina, Pan narodzi syna, Pan narodzi syna. Boga prawdziwego, Boga prawdziwego, nieogarnionego, nieogarnionego. Za wyrokiem boskim, za wyrokiem boskim, Betlejem żydowskim, Betlejem żydowskim. Pastuszkowie mali, pastuszkowie mali, w polu w ten czas spali, w polu w ten czas spali. Gdy anioł z północy, gdy anioł z północy, światłość z nieba toczy, światłość z nieba toczy. Oj maluśki, maluśki, jako rękawiczka. Albo też jakoby... Słuchajcie, tutaj też z Zielonej Góry przyjechał aktor pan Aleksander. Zapraszamy tutaj, tak. To trzeba się pokłonić, do którego zaśpiewamy. Hej, no to... jakiej intonacji? Hej, maluśki, 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 hej, by rękawiczka. Patrzymy na tekst, Olek. Albo litez, jakoby, jakoby, kawałeczek smycka. I wszyscy razem. Śpiewajmy i grajmy mu, małemu, małemu. Śpiewajmy i grajmy mu, małemu, małemu. I teraz Olek, zwrotka. Czy nie lepiej by tobie siedzieć było w niebie? Wszak twój tatuś kochany, kochany nie wyganiał ciebie. I wszyscy razem. Śpiewajmy i grajmy mu, małemu, małemu. Śpiewajmy i grajmy mu, małemu, małemu. Tam wciór nasa wygoda, wygoda, a tu bida wszędzie. Ta ci teraz dokuca, 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 dokuca ci, no, dokuca. No, no, no i ta dokucać będzie. Śpiewaj się i grajcie z mu, małemu, małemu. Śpiewaj się i grajcie z mu, małemu, małemu. Tam ty miałeś pościółkę, pościółkę i miękkie piernatki. Tu na to twojej się nie stanie, nie stanie ubożuchny matki. Śpiewajcie i grajmy mu, małemu, małemu. Śpiewajmy i grajmy mu, małemu, małemu. Tam piąłeś ceć jakie, słodkie małmazyje. Tu się twoja gębusia, gębusia, łez gorzki napije. Śpiewajmy i grajmy mu, małemu, małemu. Śpiewajmy i grajmy mu, małemu, małemu.
nam ci zawsze służyły, służyły prześliczne anioły. A tu leżysz sam jeden, sam jeden, jako palec goły. Śpiewajmy i grajmy mu, małemu, małemu. Śpiewajmy i grajmy mu, małemu, małemu. Hej, co się więc takiego, takiego tobie, panie, stało, żeś się na ten kiepski świat, świat kiepski, świat kiepski, przychodzić zachciało, ale wesoło. Śpiewajmy i grajmy mu, małemu, małemu. Śpiewajmy i grajmy mu, małemu, małemu. To teraz, proszę, proszę, proszę. Dzisiaj w Betlejem. Raz, dwa, trzy. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem, wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Maryja Panna, dzieciątko piastuje. I Józef Święty, ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Chodź wstajeneczce, chodź wstajeneczce, Panna syna rodzi. Przecież on wkrótce ludzi oswobodzi. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. I trzej królowie od wschodu przybyli. I dary Panu kosztowne złożyli. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Pójdźmy też i my, przywitać Jezusa. Króla nad królami, uwielbić Chrystusa. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Do szopy, hej pasterze. Do szopy, hej pasterze, do szopy, bo tam cud. Syn Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki ród. Śpiewajcie aniołowie, pasterze, grajcie mu. Kłaniajcie się królowie, nie zbudźcie go ze snu. Śpiewajcie aniołowie, pasterze, grajcie mu. Kłaniajcie się królowie, nie zbudźcie go ze snu.
Padnijmy na kolana, to dziecię, to nasz Bóg. Uczcimy niebios Pana, wdzięczności złóżmy dług. O Boże niepojęty, kto pojmie miłość Twą? Nasianie wśród bydlęty, masz tron i służbę swą. O Boże niepojęty, kto pojmie miłość Twą? Nasianie wśród bydlęty, masz tron i służbę swą. On Ojcu równy w bóstwie opuszcza niebo swe, a rodzi się w ubóstwie i cierpi wszystko złe. Jezuniu mój najsłodszy, Tobie oddaję się. O skarbie mój najdroższy, racz wziąć na własność mnie. Jezuniu mój najsłodszy, Tobie oddaję się. O skarbie mój najdroższy, racz wziąć na własność mnie. Proszę, dobrodzieja. Tak, teraz przed proboszcz. Wszystko jest dobrze. Zapraszamy. Proboszcz nam tu pociągnie także. Wiem, że za każdym razem na kolędowaniu opowiadam tą historię, ale przed nami Cicha Noc, jedna z najtrudniejszych kolęd. 2 lata nie opowiadałem, czy rok nie opowiadałem, ile to było przerwy. Cicha Noc. Kiedyś do jednej ze szkół, w której dyrektorem był dzisiejszy organista Maciej Brodziński, przyjechał pan, który sprzedaje śpiewniki. I mówi: panie dyrektorze, piękne, wspaniałe polskie kolędy. Maciek mówi: otwieram, zaglądam, patrzę, a tam Cicha Noc. Cicha Noc to piękna kolęda, ona jest oczywiście przetłumaczona na język polski, ale przypomnę, że to jest kolęda napisana w Austrii. W ciągu jednej nocy tęże kolędę napisano nie w Polsce, nie w Niemczech, nie we Francji czy w Czechach, tylko właśnie w Austrii. Cicha Noc. Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem, a u żłóbka Matka Święta czuwa sama uśmiechnięta. Nad dzieciątka snem, nad dzieciątka snem. Cicha noc, święta noc, pastuszkowie od swych trzód biegną wielce zadziwieni za anielskim głosem pieni. Gdzie się spełnił cud? Gdzie się spełnił cud? Cicha noc, święta noc, narodzony Boży Syn, Pan wielkiego majestatu, niesie dziś całemu światu odkupienie win, odkupienie win. Cicha noc, święta noc, jakiż w Tobie dzisiaj cud,
W Betlejem dziecina święta znosi w górę swe rączęta. Błogosławi lud, błogosławi lud. Szanowni Państwo, zapraszam szczególnie tych z drugich. Chodźcie troszkę bliżej, żebyśmy tam zostawili przejście tym, którzy przechodzą. Dwa kroki bliżej. O, dzięki bardzo. W ten sposób ludzie, którzy muszą uzupełnić, idąc do bankomatu i z powrotem, w międzyczasie zostawimy miejsce, będą mogli się z nami zatrzymać. Jezus Malusieńki. Spróbujmy zrobić to tak. Panie śpiewają pierwszy wers, czyli Jezus Malusieńki leży wśród stajenki, a panowie spróbują, wiem, jesteśmy w mniejszości, ale spróbujmy. Płaczec zimna nie dała mu matusia sukienki. I tak po kolei wszystkie zwrotki, dobra? To ja z paniami zacznę, a potem panie będą sobie radziły same, bo panie sobie zawsze radzą bez nas. Jezus Malusieńki leży wśród stajenki. Panowie? Płacze zimna nie dała mu matusia sukienki. Jeszcze raz. Płacze zimna nie dała mu matusia sukienki. I panie. Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła. Panowie? W którym dziecię uwinąwszy, siankiem je okryła. W której dziecię uwinąwszy, siankiem je okryła. I panie? Nie ma koleweczki, ani poduszeczki. I panowie? We żłobie mu położyła siana pod główeczki. We żłobie mu położyła siana pod główeczki. Panie. Gdy dziecina kwili, patrz w każdej chwili. Panowie. Na dzieciątko boskie w żłobku oko jej nie myli. Na dzieciątko boskie w żłobku oko jej nie myli. Panie. Panowie. O mój synu, wola twoja, nie moja się dzieje. O mój synu, wola twoja, nie moja się dzieje. I razem. Tyle nie płacz proszę, bo żalu nie zniosę. Dosyć go mam z męki twojej, którą w sercu noszę. Dosyć go mam z męki twojej, którą w sercu noszę. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, spróbujmy razem. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, ciemna noc w jasności promienistej brodzi. Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli, aby do Betlejem czem prędzej pobiegli. Bo się narodził Zbawiciel,
czego świata odkupiciel. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. O niebieskie duchy i posłowie nieba, powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba. Bo my nic nie pojmujemy, ledwo od strachu żyjemy. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Idźcie do Betlejem, gdzie dziecię zrodzone, w pieluszki powite, w żłobie położone. Oddajcie mu pokłon boski, on osłodzi wasze troski. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Tak, teraz z paniami, ale dokładnie odwrotnie. Dwie pierwsze linijki, panowie. Za każdym razem, a panie lili lili lają. Panowie gotowi? Gdy śliczna panna syna kołysała. Panowie, nie słuchać was. Wielkim weselem tak jemu śpiewała. I teraz panie. Li, 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 la. Pięknie. Moje dzieciąteczko. Li, 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 la. Panowie. Wszystko stworzenie śpiewaj Panu swemu, pomóż radości wielkiej sercu memu. I panie. Li, 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 laj, wielki króle bij. O, dobrze, dobrze, dobrze. O, super. Li, li, laj, niebieski dziedzicu, sypcie się z nieba śliczni aniołowie, śpiewajcie Panu niebiescy duchowie. I panie. Li, 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 laj, mój wonny kwiateczku. Li, 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 laj, w ubogim żłóbeczku. Spróbujmy może razem, co? Z narodzenia Pana dzień wesoły, wyśpiewują chwałę Bogu żywioły. Radość ludzi wszędzie słynie, anioł budzi przy dolinie, pasterzów co paśli pod borem woły. Radość ludzi wszędzie słynie, anioł budzi przy dolinie, pasterzów co paśli pod dworem woły. Wypada wśród nocy ogień do buku, dumają pasterze w takim widoku. Każdy pyta, co się dzieje, czy nie świta, czy nie dnieje, skąd ta łuna bije, tak miła oku. Każdy pyta, co się dzieje, czy nie świta, czy nie dnieje, skąd ta łuna bije, tak miła oku. Ale gdy anielski głos usłyszeli, zaraz do Betlejem prosto bierzeli.
Tam witali w żłóbku Pana, poklękali na kolana i oddali dary, co z sobą wzięli. Tam witali w żłóbku Pana, poklękali na kolana i oddali dary, co z sobą wzięli. I my z pastuszkami dziś się radujmy, chwałę z aniołami wraz wyśpiewujmy, bo ten Jezus niebadany weźmie nas między niebiany, tylko Go z całego serca miłujmy. Bo ten Jezus niebadany weźmie nas między niebiany, tylko Go z całego serca miłujmy. Ślicznie. Mizerna, cicha stajenka licha. Ona jest w dwóch wersjach muzycznych tak naprawdę, bo jest w takiej nieco wolniejszej. Mizerna, cicha stajenka licha. Ale jest też taka wersja nieco bardziej radosna. Mizerna, cicha stajenka licha. I ja proponowałbym w tej wersji zaśpiewać tęże kolędę. Szybką. Mizerna, cicha stajenka licha, pełna niebieskiej chwały. Oto leżący na sianku śpiący, w promieniach Jezus mały. Oto leżący na sianku śpiący, w promieniach Jezus mały. Nad nim anieli w locie stanęli i pochyleni klęczą. Z włosy złotymi, skrzydły białymi, podmalowaną tęczą. Z włosy złotymi, skrzydły białymi, podmalowaną tęczą. I oto mnodzy ludzie ubodzy, radzi oglądać Pana. Pełni natchnienia, pełni zdziwienia, upadli na kolana. Pełni natchnienia, pełni zdziwienia, upadli na kolana. Oto Maryja, czysta Lilia, przy niej staruszek drżący. Stoją przed nami, przed pastuszkami, tacy uśmiechający. Stoją przed nami, przed pastuszkami, tacy uśmiechający. Wielkie zdziwienie, wielkie stworzenie, cały świat orzeźwiany. Mądrość mądrości, światło światłości, Bóg człowiek tu wcielony. Mądrość mądrości, światło światłości, Bóg człowiek tu wcielony. Długo czekali, długo wzdychali, aż niebo rozgorzało. Piekło zawarte, niebo otwarte, słowo się ciałem stało. Piekło zawarte, niebo otwarte, słowo się ciałem stało. No to teraz znowuż proponuję wersję dwupłciową. Pierwsza linijka i druga linijka to panie, a potem panowie. Pamiętajcie, panowie, że nie śpiewamy po góralsku, czyli nie ma hej na końcu, bo dzieciątko nie uśnie. A jeszcze wracając tylko do tej kolędy, jak państwo zwrócili uwagę, tu jest staruszek drżący. Rzecz jest w kolędzie oczywiście, pojawia się w iluś tam przekazać. Ksiądz proboszcz potwierdzi, że to jest ahistoryczne, ponieważ wiemy, że Józef był młodszy ode mnie. To jak on był staruszkiem, to kim ja jestem? Tak sobie myślę. To był staruszek. No może i tak, ale w każdym razie on się gdzieś tam zaplątał jako staruszek i tak został w kolędach, w piosenkach, w pieśniach, w przekazach, choć tak naprawdę wiemy, że wcale takim staruszkiem nie był. Dobra, wracając do Lulajże Jezuniu. To chciałem
że tak powiem, dodać, bo tutaj padło hasło, że coś jest ahistoryczne. No, kochani Państwo, wszystko w naszych kolędach jest ahistoryczne, ponieważ Jezus nie urodził się wśród trzaskającej zimy. Pastuszkowie nie mieli na imię Jasiek, Staszek, Kuba i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu nasz cud wspaniałej ludowej literatury, której zazdrości nam cały świat. Zresztą nie tylko Mickiewicz, ale i wielu innych naszych wspaniałych twórców to dostrzegło. A ta kolęda, no cóż, no to jest kołysanka, więc... Więc spróbujmy ją tak bardzo, bardzo delikatnie. Panie zaczynają. Lulajże Jezuniu, moja perełko, lulaj ulubione me pieścigełko. I panowie delikatnie. Lulajże Jezuniu, lulajże, lulaj, a ty go maturu z płaczu utulaj. Lulajże Jezuniu, lulajże, lulaj, a ty go maturu z płaczu utulaj. Panie, zamknijże znużone płaczem powieczki, utulże zemdlone łkaniem chusteczki. Panowie. Lulajże Jezuniu, lulajże, lulaj, a ty go maturu z płaczu utulaj. Lulajże Jezuniu, lulajże, lulaj, a ty go maturu z płaczu utulaj. Panie, lulajże przyjemna oczom gwiazdeczką, lulaj najśliczniejsze świata słoneczko. Lulajże Jezuniu, lulajże, lulaj, a ty go maturu z płaczu utulaj. Lulajże Jezuniu, lulajże, lulaj, a ty go maturu z płaczu utulaj. I razem. My z tobą tam w niebie spocząć pragniemy, ciebie tu na ziemi kochać będziemy. Lulajże Jezuniu, lulajże, lulaj, a ty go maturu z płaczu utulaj. Lulajże Jezuniu, lulajże, lulaj, a ty go maturu z płaczu utulaj. Mówiliśmy o tej ahistoryczności lub takich dziwnych, że tak powiem, tekstach na pewnych jasełkach. Pasterze, którzy przychodzili do żłóbka pokłonić się Jezusowi, przywitali: niechaj będzie pochwalony Jezus Chrystus. I Maryja i Józef odpowiedzieli: na wieki wieków, amen. To też właśnie a propos tej takiej ahistoryczności.
A propos, jeżeli już tak sobie, bo to w końcu radosne święta, powoli zaczynamy nie tylko śpiewać, ale i gaworzyk. Zdarzyło mi się, że grałem w takim przedstawieniu Betlejem Polskie. Jako pastuszek podawałem tam jednemu z kolegów, zresztą na pewno go Państwo znają, bo to słynny ksiądz plebanii Włodek Matuszak, który akurat w tym momencie zaczynał: bracia, patrzcie jeno. Ja mu musiałem podać odpowiednią tonację, żeby nie strzelił tak zwanego koguta, żeby nie poleciały pióra, żebyśmy się wszyscy nie udławili. I w pewnym momencie było coś takiego, kiedy ja mu podaję ten dźwięk, on zaczyna tak do widowni stojąc, za nami jest szopa z pasterzami, i zaczyna, dostaje tam bra, pa, pa, on: bracia, patrzcie je! I stanął, bo szopa za nami cała była w ogniu i w dymie. Doszło do pożaru w teatrze, to było w Teatrze Polskim w Szczecinie. No, nie dośpiewaliśmy do końca, bo od razu poszła żelazna kurtyna, ewakuacja sali. A więc takie cuda też się zdarzają. Szczęśliwie zakończone, no bo w te święta to się wszystko musi szczęśliwie kończyć. Dlatego w Krosie mamy tradycję rozświetlania szopki, a nie odpalania. Zazwyczaj po Wigilii i Jarmarku wędrujemy tutaj tu lub jakieś inne miejsce, w którym szopka jest akurat ustawiona. Tymczasem przybierzeli do Betlejem. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając kocznie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze Tobie serca ochotnego, o Boże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli jak żywi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. I anieli gromadami pilnują, Panna czysta wraz z Józefem piastują. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Poznali go Mesjaszem być prawym, narodzonym dzisiaj Panem łaskawym. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. My go także Bogiem Zbawcą już znamy i z całego serca wszyscy kochamy. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. W żłobie leży. W żłobie leży, któż pobierze kolędować małemu Jezusowi Chrystusowi, dziś nam narodzonemu. Pastuszkowie, przybywajcie, jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu. Pastuszkowie, przybywajcie, jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu.
My zaś sami z piosneczkami za wami pospieszymy. A tak tego maleńkiego nie wszyscy zobaczymy. Jak ubogo narodzony płacze w stajni położony, więc go dziś ucieszymy. Jak ubogo narodzony płacze w stajni położony, więc go dziś ucieszymy. Naprzód tędy, niechaj wszędy zabrzmi świat wesołości, że posłany nam jest dany Emanuel w niskości. Jego tedy przywitajmy, z aniołami zaśpiewajmy, chwała na wysokości. Jego wtedy przywitajmy, z aniołami zaśpiewajmy, chwała na wysokości. I kolęda, której jeszcze właściwie się nie powinno śpiewać, bo śpiewa się tę kolędę zazwyczaj po Trzech Królach, ale my na Trzech Króli się nie spotkamy tutaj pod szopką. Więc dzisiaj wyjątkowo. Mamy jednego króla, więc nie wiem, czy już powinniśmy śpiewać. Nie, już przyszli, słuchajcie, do Krosna już przyszli, widać. Są, możemy śpiewać. Dobra, w szopce jest Trzech Króli, więc... Mędrcy świata, monarchowie, gdzie spiesznie dążycie? Powiedzcież nam, trzej królowie, chcecie widzieć dziecię. Ono w żłobie nie ma tronu i bęła nie dzierży, a proroctwo jego zgonu już się w świecie szerzy. Ono w żłobie nie ma tronu i berła nie dzierży, a proroctwo jego zgonu już się w świecie szerzy. Mędrcy świata, złość okrutna dziecię prześladuje. Wieść okrutna, wieść to smutna, Herod spiski knuje. Nic monarchów nie odstrasza, do Betlejem spieszą. Gwiazda zbawcę im ogłasza, nadzieją się cieszą. Nic monarchów nie odstrasza, do Betlejem spieszą. Gwiazda zbawcę im ogłasza, nadzieją się cieszą. Przed Maryją stają z połem, niosą Panu dary. Przed Jezusem biją czołem, składają ofiary. Trzykroć szczęśliwi królowie, któż wam nie zazdrości. Cóż my damy, kto nam powie, pałając z miłości. Trzykroć szczęśliwi królowie, któż wam nie zazdrości. Cóż my damy, kto nam powie, pałając z miłości. Pięknie. Wśród nocnej ciszy. O. I na zakończenie wśród już? Nocnej ciszy. Tak, ten czas leci. Standardowy wiciok. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi.
czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Nie idziemy do góry? Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Poszli, znaleźli dzieciątko w żłobie, z wszystkimi znaki danymi sobie, jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości. Jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości. Ach, witaj Zbawco, z dawna żądany, tyle tysięcy lat wyglądany. Na Ciebie króle prorocy czekali, a Tyś tej nocy nam się objawił. Na Ciebie króle prorocy czekali, a Tyś tej nocy nam się objawił. I my czekamy na Ciebie, Pana, a skoro przyjdziesz na głos kapłana, padniemy na twarz przed Tobą, wierząc, żeś jest pod osłoną chleba i wina. Padniemy na twarz przed Tobą, wierząc, żeś jest pod osłoną chleba i wina. No i ogłoszenia parafialne pod obecność księdza proboszcza. Ogłoszenie pierwsze to to, że kolędowanie 26 grudnia 2023 chyba tam, bo szachownica do tego czasu ma być wyremontowana, więc wrócimy z szopką na szachownicę. I informacja również jutro, 27 o 19 u świętej Jadwigi w kościele odbędzie się koncert realizowany przez grupę JP2 i przyjaciół. W trakcie koncertu będzie zbiórka finansowa realizowana również. Wszystkie pieniądze jadą na Ukrainę. Tam jest zima, znaczy w przeciwieństwie do tego, co mamy tutaj, a nie ma prądu bardzo często i część z tych pieniędzy będzie na pewno inwestowana w te rzeczy, które są im tam potrzebne na miejscu. Agregatów parę pojechało też ze zbiórki, która była robiona na parafii, ale wciąż tych agregatów tam jest mało. Tam mamy takie dwa miejsca, gdzie są ludzie z Krosna. Jeden ksiądz jest w Żytomierzu, tak? Czy dobrze kojarzę? A tak. Jan Podobiński, a... I brat Sebastian jest w Kijowie, tak? W samym Kijowie. Tak. Także zapraszam bardzo serdecznie, bo to będzie fajne wydarzenie w sensie muzycznym, bo to jest ekipa, która zapewni na pewno wysoki poziom muzyczny. A z drugiej strony jest okazja, żeby się dołożyć, więc pamiętajcie Państwo, żeby zabrać portfel. Portfel jest jutro biletem wstępu. Żartuję oczywiście, każdy może przyjść i każdy może tam dorzucić, co mu się żywnie podoba. No wielka frajda być w takim mieście, gdzie ludzie spotykają się w tak zacnym gronie dostojników tego miasta. Mieszkańców. Znaczy tu idea jest przede wszystkim taka, żeby mieszkańcy śpiewali, a my od czasu do czasu... Nie padło to jeszcze dzisiaj, że dzisiaj jest taki szczególny dzień, dzień męczeństwa, pierwszego męczennika kościoła, świętego Szczepana. W ogóle zwyczajowo w historii był to dzień, gdzie godzono służbę do pracy. Robotnicy, rolnicy czekali na oferty pracy w pobliskich karczmach, gospodach, no, w ówczesnych Sheratonach. Spędzali czas bardzo wesoło, oczekiwali dobrych, konkretnych propozycji, a żeby zapewnić jeszcze urodzaj, posypywano się nie tylko gorzanuchną, ale również i czym? Owsem.
Owszem. I składamy sobie życzenia na szczęście, na zdrowie, na ten nowy rok, co by się rodziła kapusta i groch, ziemniaki jak pnioki i bób jak chodoki i proso, co byś się w tym krośnie odrzańskim nie chodziły boso. No okej. Tradycyjnie na zakończenie ksiądz proboszcz. No tak. Tradycyjnie od 2004 roku. Tak, kochani, no niech Pan błogosławi, ale wcześniej po prostu jeszcze niech zabrzmi ta smutna chwila. Polećmy naszego krośnianina. To, tak to trzeba chyba nazwać księdza Marka Zintarę, bo był związany z Krosnem bardzo mocno. Tutaj się kształcił, tutaj stąd pojechał do seminarium i ciągle do Krosna wracał, a w środę jest jego pogrzeb o godzinie 12:30 w Połpinie. Jego intencji: wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Na tę dzisiejszą noc, na nasze świętowanie, przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Chciałbym w tym miejscu też bardzo serdecznie podziękować panu Tomkowi, powiedziałbym głównemu organizatorowi. Być może tych organizatorów jest więcej. Panu burmistrzowi, który zawsze niezawodnie jest tutaj. Czy śnieg pada, czy nie pada, czy deszcz pada, czy nie pada, zawsze tutaj z nami był. I dziękuję wam, że jesteście, a muszę wam powiedzieć, że jedno małżeństwo przejeżdżało obok i zobaczyło, że ludzie stoją, zatrzymali się na chwilkę, dosłownie na 5 minut, a są aż do teraz. To właśnie to państwo, które tutaj są. Nie związani z Krosnem w ogóle. Przejeżdżali, zatrzymali się. Dziękujemy wam. Dziękujemy bardzo i zapraszamy do przejeżdżania w przyszłym roku, 26 grudnia, przez Krosno Odrzańskie. Dziękuję państwu bardzo serdecznie, dziękuję bardzo wszystkim, a panu burmistrzowi podziękuję po tym, jak pomoże podwijać sprzęt, ponieważ od 2004 roku zawsze go rozwija i zwija.